Witamy ponownie po długim czasie z Młynów Rottera, czyli z samego serca miasta Bydgoszcz. Z nowego miejsca, z kawiarenki międzykulturowej. Tradycyjnie z kawiarenki międzykulturowej. Ale tym razem z pierwszego piętra. Tym razem z pierwszego piętra. Dzisiaj chyba nasze trzecie spotkanie na temat interkomprehensji, komunikacji międzykulturowej, o możliwościach użycia właśnie możliwości komunikacji w językach ojczystych między Słowianami, czyli między bliskimi kulturowo narodami. Mówiliśmy w dwóch pierwszych spotkaniach, no i kontynuujemy dzisiaj ten wątek interkomprehensji. No i tak właśnie sobie pomyślałem, żeby inter czy inter? No właśnie, interslawik czy interkomprehensja? Tak. No, zdania są podzielone. Tutaj, jeżeli chodzi o języki, to naprawdę ile jest użytkowników języka, tyle jest różnych zdań. I ja konsekwentnie stoję na stanowisku, że język jako nośnik kultury jest tylko narzędziem do komunikacji, ale jego wybór, czyli wybór metody komunikacji, też determinuje to, co się będzie dalej działo. Tak? No tak, bo jeżeli wybieram jakiś język, to jesteśmy, ja na przykład, wiesz, jestem w językach słowiańskich już bardzo mocno zagłębiony w tych językach i jednak oglądam czeskie, to, co w czeskim na przykład słucham czeskiego radia bardzo często, nie? Czytam różnych podcastów ukraińskich i tak dalej. Mhm. Także to jednak determinuje też właśnie, wiesz, w jakiej przestrzeni kulturowej żyjemy, nie? Dzisiaj jakich kodów, w jakich kodach kulturowych jesteśmy, nie? Dzisiaj to jest bardzo płynne, nie? Kiedyś jednak telewizja więc bardziej wpływała, no a dzisiaj jednak internet jest, ma dominujący wpływ na to, no ale... A były jeszcze takie czasy, co może trudno niektórym naszym widzom uwierzyć, że telewizji w ogóle nie było. I wtedy język odgrywał znaczenie absolutnie kluczowe. Tak. I przekazywanie sobie z ust do ust różnych informacji, no ale tak jak mówisz, tutaj kod kulturowy to jest szalenie istotny. Może jest to trudno dostrzegalne dla zwykłego, standardowego użytkownika języka, ale to jest bardzo, bardzo ważne, bo nas pozycjonuje przy pewnych wartościach, przy pewnym systemie, który wyznajemy, tak? I nie mówimy tu oczywiście o systemach politycznych, tylko o takim właśnie przywiązaniu do wartości niepolitycznych, do solidności, do rzetelności, do kreatywności w komunikacji. No są pewne języki, zapewne się ze mną zgodzisz, które uproszczają komunikację, ale ograniczają kreatywność. Mhm. A są języki, które jedno i drugie podtrzymują. Na przykład większość języków słowiańskich, moim skromnym zdaniem, chociaż nie jestem specjalistą, tak jak ty, one podtrzymują tą kreatywność. I to słowotwórstwo jest naprawdę na bardzo dobrym, wysokim poziomie, w odróżnieniu od niektórych języków zachodnich, a czy, oczywiście nie wymienię, o którym mi konkretnie chodzi, żeby no, nikt tak się nie poczuł urażony, ale... Myślę, że tak zdajemy sobie z tego sprawę. To jest ciekawy temat i tak my nie wykorzystujemy tych narzędzi słowotwórczych, często zapożyczamy z innego języka. Zamiast jednak stosować też te narzędzia w tworzeniu nowych słów, to często idziemy na łatwiznę i używamy słów z języka angielskiego. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, przeciwko zapożyczeniom, ale myślę, że fajnie jest te narzędzia również wykorzystywać nasze, bo one jakby są tutaj, też świadczą o języku, o możliwościach do kreowania nowych słów, nie? No, języki fleksyjne mają to do siebie, a języki słowiańskie są wybitnie językami fleksyjnymi. No ale z drugiej strony, jeśli pomyśleć o kreatywności w języku, to co myślisz o tych wszystkich skrótach, które teraz osoby no, znacznie młodsze niż my stosują, tych wszystkich skrótach językowych, które tak upraszczają język, że on w pewnym momencie staje się mało czytelny. Tak, ja nie rozumiem czasami tych skrótów, nie? Bo to są naprawdę, to też są jakieś kody, nie? Młodzieży. Młodzież używa właśnie często tych skrótów, i które dla mnie są niezrozumiałe. Oczywiście to często są jakieś skróty, które są często używane, ale no, młodzież ma swój język, nie? I ten język zmienia się tutaj dynamicznie, ale słuchajcie, no musimy
jakby tutaj zająć się tym tematem, który dzisiaj, z powodu którego dzisiaj się spotkaliśmy, bo ja na przykład muszę powiedzieć, że ja lubię wszelkiego rodzaju takie pomysły międzykulturowe, językowe. Wiesz o tym dobrze, tak. że no, interkomprehensja jest takim przykładem właśnie takiego projektu, który takiego nowoczesnego spojrzenia na język, pluralistycznego podejścia do języków, do nauczania języków obcych, czyli właśnie dwie osoby, które reprezentują dwa różne narody, mogą ze sobą rozmawiać w swoich językach i się rozumieć. Chodzi oczywiście o narody spokrewnione, czyli na przykład Polaków i Czechów, Polaków i Ukraińców i tak dalej. Słowaków i Polaków, tutaj wiele jest wspólnych cech. Słowacki jest takim uniwersalnym językiem zresztą, słowiańskim, to o tym też myślę, że jeszcze powiemy. Natomiast właśnie jest taki projekt dosyć znany, który już kilka lat istnieje. To jest oczywiście Interslavic, czyli mediusłowiański, gdybyśmy powiedzieli w języku słowiańskim. I to jest dosyć ciekawy projekt, muszę powiedzieć. Ja zawsze z taką uwagą przyglądam się tym rzeczom, które się dzieją wokół tego języka. I tylko zastanawiam się, czy ten język ma szansę gdzieś tam zaistnieć właśnie w bardziej w tej przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej czy Europy Wschodniej właśnie jako język, który łączy za pomocą którego możemy się porozumiewać my Słowianie, czy używając właśnie tego języka. No bo taką cechą tego języka jest to, że przyjmuje się, że 80% słów jest zrozumiałych dla wszystkich Słowian. Jest to bardzo optymistyczne założenie, ale też nie należy zapominać o tym, że według mnie najbardziej komunikację utrudnia pewna sztuczność. Jeśli jest to pewien sztuczny twór, oczywiście skatalogowany, oczywiście on ma wiele zalet, Interslavic, jak najbardziej. Natomiast jest pewnym wytworem zewnętrznym, który opiera się na już istniejących słowach w językach słowiańskich, ale jest jednocześnie z zewnątrz. I ja zawsze w takiej sytuacji bardzo chętnie wracam do takiego fantastycznego wspomnienia w Przemyślu dialogi na lato, kiedy była grupa ukraińsko i rosyjskojęzyczna i grupa polskojęzyczna. Tak. I te osoby, w tym także ja, każdy w swoim języku porozumiewał się. Oczywiście, żeby tutaj rozwiać jakby wątpliwości naszych widzów czy naszych słuchaczy, ta wspólność języka, ona jest ograniczona do pewnych takich spraw zasadniczych, bo jeżeli, mam nadzieję, że się zgodzisz ze mną, jeżeli wgłębić się w meandry gramatyczne, no to już wtedy te różnice są dużo bardziej zarysowane. Natomiast jest pewna płaszczyzna takiego języka codziennego, który faktycznie może być z powodzeniem rozumiany przez obie strony. Tak, no dialogi na lato, tak, to była świetna inicjatywa organizowana przez Dom Ukraiński, odbywała się w Domu Ukraińskim w Przemyślu, także też takie miejsce na styku kultury ukraińskiej i polskiej. Wiem, że te dialogi dalej się tam odbywały, były kolejne edycje również. I no tak, to jest taki świetny przykład interkomprehensji, czyli wykorzystania właśnie, że dwa narody mogą ze sobą rozmawiać w swoich językach, przedstawiciele dwóch narodów i myślę, że my też jakby dążymy do tego, żeby było więcej takich konferencji, takich spotkań właśnie dwujęzycznych, czy nawet trójjęzycznych. Tak, wielojęzycznych. Wiem, że Instytut Mieroszewskiego organizuje też takie dla młodzieży, dla młodych naukowców, działaczy, również tego rodzaju inicjatywy, gdzie jest język białoruski, ukraiński i polski i myślę, że to jest dosyć też godne uwagi tego rodzaju inicjatywy. No, dla języka białoruskiego są szczególnie cenne, zważywszy na to, z jaką skutecznością próbuje być on wyeliminowany z użytku niestety. Tak. Białoruś. Ja właśnie na ten temat też chciałbym potem, żebyśmy porozmawiali na temat tych języków, ale właśnie pytanie jeszcze, ważne jest, czy inter, czyli interkomprehensja, czyli możliwość
porozumiewania się za pomocą swoich języków, czyli w zasadzie używamy, Polak mówi po polsku, Słowak mówi po słowacku i wzajemnie mogą się porozumieć, albo Polak i Ukrainiec, tak. Jest duża wymiana tutaj, jeśli chodzi o relacje między dwoma narodami, dużo się dzieje, także myślę, że tutaj jest duży sens właśnie promowania tego rodzaju inicjatyw. Ale właśnie, czy interkomprehensja właśnie, czyli właśnie ten sposób porozumiewania się, czy jednak może interslawik, uczmy się interslawik, który opanujemy pewnie bardzo szybko i rozmawiajmy w tym interslawik, czyli mediusłowiańskim, w języku mediusłowiańskim, czyli międzysłowiańskim, byśmy tak przetłumaczyli. No tak, ale wtedy istnieje pewne ryzyko, że nagle Europa Środkowo-Wschodnia, jak ją nazywasz, z tym językiem interslawik, stanie się taką, może nie zamierzenie, ale stanie się pewną kontrą do języków, nazwijmy to umownie zachodnich, żeby już nie wchodzić znowu szczegółowo. Czy to nie jest pewne ryzyko? To jest bardzo duże ryzyko. Że my tutaj stworzymy sobie pewien swój język. Enklawę jakąś taką właśnie słowiańską. W ramach których będziemy się bardzo dobrze czuli, bo to... Jest sama przyjemność. Ja miałem okazję kilka publikacji w języku interslawik prześledzić i to jest sama przyjemność, kiedy człowiek od razu jakby z punktu wejścia już rozumie przynajmniej połowę z tego, co tam było zawarte. Tylko mówię, jest to pewne ryzyko, żebyśmy się nie zamknęli znowu w swoim słowiańskim gronie. Oczywiście nic w tym złego, natomiast wszelkiego typu dzielenie w ramach Zjednoczonej Europy, wszelkiego typu różnicowanie, że my tu jesteśmy w naszym interslawii, Słowianie. My sobie tutaj... Tak. To jest ryzyko, bo to troszeczkę zajeżdża trochę takim panslawizmem, chociaż myślę, że twórcy języka odcinają się od tego i mówią o praktyczności tego języka, ale jednak wydaje mi się, że jest pewne takie ryzyko, bo ja na przykład uważam, że jako ten język paneuropejski mógłby być promowany Esperanto i w tym momencie ma to większy sens, bo tak naprawdę Esperanto nie jest światowym językiem w takim sensie struktury to właśnie jest uniwersalne, bo to jest trochę nawet aglutynacyjny język w pewnym sensie. Natomiast jeśli chodzi o leksykę, to jest wybitnie język europejski, bazujący na językach romańskich, głównie germańskich i słowiańskich. Tak. Czyli właśnie Esperanto, już lepiej w tym momencie według mnie promować język Esperanto, który jednak łączy Europejczyków w jakimś sensie i, no i dla nas, dla Polaków jest bardzo ważnym językiem, ponieważ jest wpisane na listę światowego dziedzictwa. To znaczy listę polskiego dziedzictwa niematerialnego. Tak. Także, no i tutaj przy okazji pozdrawiamy oczywiście pana Jana Skonieczkę, naszego nauczyciela języka Esperanto. Serdecznie pana pozdrawiamy. Serdeczne pozdrowienia, tak. Dlatego ja myślę, że już lepiej jest właśnie promować Esperanto niż interslawik w tym momencie, bo interkomprehensja ma troszeczkę jednak inny charakter. Tak, bo ona obejmuje języki pokrewne sobie. Mhm. Interkomprehensja dotyczy języków pokrewnych sobie. Tak. I gdybyśmy przeanalizowali, ty oczywiście jesteś tutaj filologiem, masz dużo większe doświadczenie ode mnie, ale gdybyśmy sobie przeanalizowali grupy językowe, to te grupy językowe, których dotyczy interkomprehensja, jest dużo większe niż ta grupa, których mógłby dotyczyć ten język interslawik. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o Esperanto, no to różne przykłady, tak? Chociażby światowe kongresy Esperanto, tak, które odbywają się na różnych kontynentach. Oczywiście. I z powodzeniem ten język jest używany. Oczywiście na pewno pojawią się jakieś głosy sprzeciwu, bo jest to wytwór całkowicie sztuczny. Tak. Ale... Jest to język stworzony sztucznie przez pana Ludwika Zamenhofa, którego chcielibyśmy w tym miejscu wspomnieć. Tak, natomiast, do czego zmierzam? Ten język Esperanto może być używany przez absolutnie różne kultury. Przez absolutnie różne kultury i te światowe kongresy Esperanto są tego jakby najlepszym przykładem, tak? Że ten język nadal może być używany. Oczywiście jego nauka wymaga opanowania pamięciowego, ponieważ osoby, które znają więcej niż jeden język obcy, no dużo lepiej opanowują Esperanto, tak jak w naszym chociażby przypadku, bardzo się staramy. Natomiast osobom, które w ogóle nie znają,
języków obcych, no jest trochę trudniej, bo to jest jednak wytwór sztuczny. Natomiast ja się całkowicie przychylam jakby do twojego zdania, że tutaj promowanie Esperanto, czy chociażby powrót do Esperanto, bo przecież tak. były lata 50., 60., jak znamy z historii. Nawet 80. Nie z własnego doświadczenia oczywiście, tak. ale jak znamy z historii, że ten język był ogromnie promowany. Tak. Że odbywały się kongresy również w Polsce, że Polska była krajem wiodącym, dlatego że pan Zamenhof był narodowości polskiej. W związku z czym jakby Polska tutaj już pewien krok poczyniła w kierunku stworzenia takiego języka międzynarodowego. Ja jeszcze pamiętam przełom lat 80. 90. w Bydgoszczy było bardzo mocne środowisko esperantystów. Zresztą pan Jan Skonieczka właśnie jest tak. Też długo związany. Jest paru takich znanych też esperantystów tutaj w Bydgoszczy, którzy działali również w tamtych czasach. No ale ja myślę, że to będą takie fale, że jednak esperanto w jakimś momencie jednak będzie taka fala, że on się odrodzi i jednak zaistnieje w takiej świadomości, bo to jest ciekawy język i myślę, że my zrobimy pewnie może jakieś osobne kiedyś spotkanie, nawet osobną rozmowę na ten temat. Dotyczącą tego. To znaczy, wiesz, ja tak jeszcze a propos, bo ten Interslavik, wiesz, mnie przekonuje tylko jeden taki bardzo ważny argument, turystyka. To znaczy, bo to jest argument, który twórcy też często odnoszą się do tego argumentu, że fajnie by było, gdyby tablice różne informacyjne w różnych krajach, to powiedzmy Egipt, Turcja, były również w języku interslawik i uważam, że akurat to ma sens. Ma sens dlatego, że nie wszyscy znają język angielski. Dalece nie wszyscy. Tak, i często nawet wielu Polaków tam zna na poziomie B1, A2, myślę, że nie, wcale nie ma tak wiele osób, które zna na poziomie B2 czy C1 język tak, angielski. Tak. Poza tym no, starsze pokolenie też trochę mniej wspólnego miało z tym angielskim, a jednak ten interslawik jest zrozumiały przynajmniej, w związku z tym ułatwiałby gdzieś tam poruszanie się w turystyce w innych krajach, no bo nagle 70-80% informacji byłaby zrozumiała dla osób, przedstawicieli różnych narodów słowiańskich. Nie? Także to jest dosyć przekonujący argument, myślę, że akurat wykorzystanie tego języka właśnie w turystyce. To nie? jest na pewno bardzo ciekawy aspekt, zwłaszcza, że sami twórcy tego Interslavik no, stanowczo odcinają się od jakichkolwiek doktryn politycznych. Mhm, tak. I tutaj jako człowiek, który się bardzo interesuje polityką międzynarodową i tematami politycznymi, trzeba sobie jasno odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy, żeby Interslavik był językiem także politycznym i także współpracy międzynarodowej, na przykład w ramach istniejących już forum, jakim jest ONZ, czy chcielibyśmy, żeby Interslavik pozostał językiem komunikacji międzyludzkiej? Mhm. Bo jeśli o to chodzi, no to tutaj sytuacja wygląda tak i wszyscy sobie świetnie z tego zdajemy sprawę, jest jedynie kilka języków międzynarodowych, którymi się posługuje ONZ. Tak. No języka interslawik jeszcze tam nie ma i raczej niewiele wskazuje na to, żeby on się chciał pojawić, a poza tym zwróć uwagę na to, że chyba nawet sama idea twórców była taka, żeby to był język komunikacji międzyludzkiej, a niekoniecznie komunikacji jako politycznej. Język pomocniczy też, nie? Tak, wspierający. Wspierający, tak. I, no i ja, tak jak właśnie mówimy, ja uważam, że większy sens byłby wtedy, gdyby na przykład język Esperanto był językiem Unii Europejskiej, nie? Ja myślę, naprawdę myślę, że już lepiej jest promować Esperanto niż Interslavik i to mówię zupełnie, zupełnie serio, no bo dlaczego nagle, co nas łączy, fajnie mówił Jan Niedzisław Boduendy Kurtenę, co łączy Słowian współczesnych tak naprawdę, oczywiście współczesnych jemu, tak, czyli łączą języki właśnie. Słowian łączą języki, które są bliskie i na przykład Baudouin de Courtenay twierdził, że ucząc się języków słowiańskich innych, poznajemy kulturę również innych narodów sąsiednich za pośrednictwem tego bliskiego języka słowiańskiego. Dzisiaj to już jest nieaktualne troszeczkę, bo dzisiaj technologie załatwiają te sprawy. Czyli dzisiaj można czytać po angielsku, wpuścić tłumacza i to tłumaczenie jest doskonałe na przykład, albo no, bliskie doskonałości. Jest dobrej jakości. Jest dobrej jakości, czyli możemy poznawać kultury również nie znając języków poprzez internet. Także technologie wiele rzeczy załatwiają. No ale jeśli chodzi właśnie
właśnie o interkomprehensję, to ja myślę, że to jest mimo wszystko lepsze narzędzie. Tak. I to też nie jest polityczne narzędzie, tylko... Bo każdy mówi w swoim języku. Każdy mówi w swoich języku. Każdy jest uszanowany. Tak. Każdy jest uszanowany, każdy mówi w swoim języku. Nie ma żadnego języka dominującego. Mhm. Każdy komunikuje się w swoim kodzie kulturowym, a mimo to zachodzi to zrozumienie. Właśnie i to jest ważne, właśnie, bo o czymś chyba nie do końca powiedzieliśmy, że poprzez Interslavic my nie poznajemy kultury pokrewnej, dlatego że Interslavic jest, tak samo zresztą Esperanto, to są języki sztuczne, którym głównym celem jest komunikacja. Tak? Natomiast... No, sam akt komunikacji ma nastąpić. Tak, sam akt komunikacji ma nastąpić, ma to ułatwiać komunikację, natomiast interkomprehensja, czyli bierne opanowanie języka na przykład ukraińskiego, białoruskiego, czy słowackiego, czeskiego przez Polaka, powoduje, że my mamy dostęp do kultury właśnie, czyli mamy dostęp do książek, mamy dostęp do nowości, do wiadomości, do różnych odbioru, czytań, do muzyki i tak dalej, do odbioru właśnie. Poszerzamy sobie chociażby źródła informacji, tak jak wspomniałeś na początku naszej dzisiejszej rozmowy. Można z powodzeniem obejrzeć telewizyjne nowiny, czeskiej telewizji. Tak. Ja na przykład uwielbiam czeskie radio. I zobaczyć ich perspektywę na pewne kwestie. Ja właśnie, i to jest ta przewaga interkomprehensji, czyli no i oczywiście, tak jak my mówiliśmy, że nawet dzisiaj współcześnie są języki słowiańskie, użytkownicy języków słowiańskich, którzy bez żadnych narzędzi mogą się ze sobą porozumiewać, Ukraińcy z Białorusinami, nie używając języka rosyjskiego, tylko używając białoruskiego i ukraińskiego, mogą ze sobą rozmawiać, Czesi i Słowacy, to jest praktykowane, również oczywiście Serbowie, Chorwaci, chociaż tutaj kwestia... W językach jugosłowiańskich, byłej Jugosławii jest pewna... Tak, tutaj jest kwestia właśnie też interpretacji, co jest językiem.